Teraz dojście na tę czerwoną przy różowej. No ważne, żeby na ją wbijać też, no co najmniej z bilą niebieską na różowej. Na tej czerwonej chyba za duży kąt, aby pozostawać na różowej właśnie. Albo niebieska, albo po prostu pójście po czarną. No i spoczywa pomiędzy nimi. Na czarnej za wysoko, na niebieskiej za nisko. Zszedł białą bilą Ali Carter. Trafia. Brawo, Ali Carter. No nie wiem, czy nie chciał łapać białą bilą czerwonej, która najniżej na stole, czy po prostu nie trafił mimo szczerych chęci. Najważniejsze jednak, że czarna wpadła, że nie potrzebuje snookera, że cały czas w tym frame może jeszcze powalczyć o wygraną. 35 strat Alistaira Cartera. Miało być wybicie czerwonej spod bandy, tymczasem ona ląduje na innej bandzie. No ale snooker na obie ustawiony przez Cartera. A chyba nie ma. Chyba jednak na tej prawej powinien mieć do niej dostęp Ronnie O'Sullivan. No tylko, że zmusza O'Sullivana do wybicia jej spod bandy. Najprawdopodobniej pod bandę dolną. No tak jak wcześniej nie było snookera, tak teraz też nie ma. Czy za brązową może uda się schować białą bilę? To będzie dopiero pełnia szczęścia dla Cartera. Pełnego snookera nie ma. Ten spod czarnej ma na pewno do zaliczenia O'Sullivan. Ale właściwą czerwoną zasłonił Ali Carter. Musi grać spod dolnej bandy. Znowu cieniutki, a gdzie tam? Pełny kontakt z próbą pozostawienia białej za czarną. Ojej, ale cudo. Niesamowite. Co można zrobić w bardzo ciężkiej, wydawałoby się, sytuacji? No i co, ma tę czerwoną po lewej stronie, może na wbicie dublem do prawego środka Ali Carter? A może na brązową ją kierować, wybijając ją spod bandy? O'Sullivan podłuje i tę czerwoną wystawi. Nieszczęście O'Sullivana i to duży na obie czerwone snooker. Jak to wszystko potrafi się odwrócić. Już wydawało się, że ta czerwona podejdzie pod kieszeń i będzie mógł od niej zaczynać breaka Ali Carter. A tymczasem jest snookerze na obie czerwone. I w złą stronę spadła biała bila. Jeszcze niebieską sobie ustawia na bandę. No, praktycznie zerowe szanse powrotu. No zerowe, przesadziłem. Ale nie jest łatwiej niż zastał stół przed wykonaniem uderzenia. Tym bardziej, że może dubla grać Ronnie O'Sullivan. Jeżeli uzna, że po tym zagraniu biała nie spotyka bili czerwonej, że nie dochodzi do podwójnego zbicia. A na pewno nie dochodzi. No jedynym zmartwieniem O'Sullivana jest schodzenie białej na dół stołu, na górę stołu. Tam, gdzie jest jeszcze jedna czerwona. Brawo, Ali Carter, czyściutkie wbicie, pozycja, no chciałby do różowej i ma do różowej.
No i co, snooker chyba zabrązował. Tak, trzeba teraz kontynuować. List 28, no. Którakolwiek bila kolorowa daje partię Carterowi. Ale Carter 7. No mocniej można było schować. Nie wiem, czy w ogóle nie wystawił tak naprawdę do wbicia czerwonej O'Sullivanowi. Nie, nie ma dojścia tutaj, ale no można było przesunąć trochę białą bilę tak, żeby ona schowała się, zabrązował, ograniczając w ten sposób pole manewru swojemu rywalowi. Nie chcę ruszać zielonej. Maga, teraz Ronnie O'Sullivan Carterowi, dlatego chyba taki niezadowolony odchodzi od stołu. Tu nie, najgorsze, co dla O'Sullivana się przytrafiło, to to, że zielona odeszła od bandy teraz. Niby to tylko kilka centymetrów, ale ona dużo łatwiejsza do wbicia. Jeżeli dostałby szansę Ali Carter na czyszczenie, to będzie to dużo większa szansa. Ale teraz nie popisuje się Alistair Carter. Czerwona do ścięcia, czerwona do wbicia, czerwona na frame'a. Na 10 do 6 dla O'Sullivana. Kosmiczne pudło Roniego. Kosmiczne, ale i dosyć szczęśliwe. Czerwona ląduje na bandzie. Próba schowania za czarną, chyba jednak nie doleci. Kącik idealny wybrał Alistair Carter, ale zabrakło mocy, kapitanie. Biała za brązową. Bliziutko, ale to może czerwona za czarną. No jest, jest trudny snooker. I brązowa, i czarna mocno utrudniają dotarcie do czerwonej. Jak tu dotrzeć? Nie można zawijać, bo czerwona stoi za bardzo na prawo od pionowej osi stołu i takie odbicie. No nie, no ale to jest przez brązową, no. Właśnie, czegoś tutaj ktoś nie zauważył. No musi chyba grać dwa razy w poprzek stołu, a tu z kolei może niebieska przeszkadzać. Nie, niebieska nie przeszkadza. Gdyby miał tak zagrywać Alistair Carter, to musiałby grać mocno, czyli banda prawa, banda lewa i w czerwoną. Dosyć mocno albo na dotoczenie, co niewiele daje Carterowi. No to jest... Foul, miss i trudna decyzja dla Roniego O'Sullivana. Znaczy nie, no łatwa decyzja, tylko miss. 32 przewagi już Roniego O'Sullivana. Ewentualny następny foul sprawi, że w potrzebie snookerów znajdzie się Alistair Carter. A w tej pierwszej próbie widzieliśmy, że nawet nie złapał kąta, nie namierzył. Dlatego jaką korektę trzeba wziąć, minimalną korektę, aby wreszcie zaliczyć czerwoną. Dobra próba. Tak, niewiele zabrakło. 36 straty Alistaira Cartera, 35 na stole. A teraz snookerek pewnie za różową nie będzie wysoko wyprowadzało, czy za czarną jednak zdecyduje się. Tu musi uważać. No lakierek może zagrać, prawda? O to właśnie chodzi. I na środku stołu biała bila. Ale inaczej będzie próbował ominąć czarną z lewej strony. Jeszcze komplikując rozegranie niskich kolorów. Nie wiem, czy to zbicie się z żółtą bilą to było zamierzone działanie Roniego O'Sullivana, czy przypadkowe. Jeżeli, no nieważne, czy przypadkowe, czy zamierzone, wyszło super. Tak samo jak super wyszedł prawie snooker. Wydaje mi się, że to jest prawie tylko snooker.
niezadowolone, a to oznacza, że no nie, nie ma tutaj możliwości schowania białej za brązową. Chyba, że w dość przypadkowy sposób. No właśnie, ta boczna rotacja bardzo spowalniała białą po odbiciu od pierwszej i drugiej bandy. Biała blisko środkowej kieszeni. Szuka tego snookera Alistair Carter, ale nawet jeżeli uda się ustawić, nawet jeżeli sfauluje Ronnie Sullivan, to zobaczmy, jak stoją kolory. To jest praktycznie nie do zczyszczenia w jednym podejściu. Także łącznie szanse na wygranie tego frame'a dla Alistaira Cartera minimalne, iluzoryczne, ale trzeba dać sobie szansę. To, czego nie zrobił, no przynajmniej w dwóch z wcześniej zakończonych już partii, kiedy potrzebował jednego snookera przy dużo korzystniejszych układach, a nawet nie próbował walczyć Ali Carter. Będzie snooker, jeżeli wysoko wyjdzie czerwona. Ale siebie niszczą wzrokiem wzajemnie, podchodząc, odchodząc od stołu. Jeszcze lata. Już nie lata. I to jest frame, i to jest 10 do 6 dla Reniego Sullivana, i to jest sytuacja, w której tę sesję zakończy z wyższym prowadzeniem na pewno niż się rozpoczynał. Było 5 do 3, będzie co najmniej 10 do 7, a może nawet 11 do 6.